Tekst manny na 30 marca, ponieważ to wszystko ma się rozpłynąć, jakimi wy macie być w świętym postępowaniu i pobożności. 2 Piotra, rozdział 3, werset 11. Komentarz parauzyjny. Pobożność na pewno nie mieści w sobie żadnych szkodliwych plotek, żadnych nieczystych, ani bezbożnych mów, żadnych nielojalnych, ani buntowniczych słów. Niech takie rzeczy będą jak najdalej od tych, którzy wzywają imienia Chrystusa w szczerości i prawdzie. Pamiętajmy też o tym, by codziennie rozliczać się z Panem, by żadne nieodpokutowane, a tym samym nieprzebaczone próżne słowa nie świadczyły przeciwko nam. Jeśli codziennie zdajemy rachunek przed Bogiem i staramy się o Jego łaskę, by każdego następnego dnia z większą mocą przezwyciężać zło, zostaniemy uniewinniani podczas sądu i zaprobowani przed Bogiem przez Chrystusa, mając świadectwo Jego świętego ducha, potwierdzające naszemu duchowi, że się Jemu podobamy i nadajemy się do przyjęcia przez Niego. Reprint numer 1937 Komentarz epifaniczny. Rozważanie procesu rozpływania się obecnego złego porządku rzeczy, który zostanie zastąpiony przez dobry porządek rzeczy, stanowi silne wezwanie do świątobliwego i sprawiedliwego życia. Do sprawiedliwego życia dlatego, byśmy nie mieli udziału w tym rozpłynięciu, a do świątobliwego życia dlatego byśmy mogli się stać częścią nowego porządku rzeczy w którym dzięki rozwiniętej sprawiedliwości i miłości będziemy mogli być odpowiednimi administratorami błogosławieństw dla ludzkości równoległe cytaty według przekładu biblii gdańskiej w psalm 46 wersety od 3 do 10 przetoż się bać nie będziemy Choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza, choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody jego i zatrzęsły się góry od nawałności jego. Psela. Strumienie rzeki jego rozweselają miasto Boże, najświętsze z przybytków najwyższego. Bóg jest w pośrodku jego, nie będzie poruszone, poratuje go Bóg zaraz z poranku. Gdy się wzburzyły narody, a zatrząsnęły się królestwa, Pan wydał głos swój i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, twierdzą wysoką jest nam Bóg Jakubowy. Psela, pójdźcie, oglądajcie sprawy pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi, który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi. Łuk kruszy, i oręże łamie, a wozy ogniem pali. Izajasza rozdział drugi wersety dziewiętnasty i dwudziesty pierwszy, tedy wnili idą do jaskini skalnych, i do jam podziemnych przed strachem pańskim i przed chwałą majestatu Jego, gdy powstanie, aby ziemię potarł. I wnidzie idzie w rozpadliny skalne, i na wierzchołki opok przed strachem pańskim, i przed chwałą majestatu Jego, gdy powstanie, aby potarł ziemię. Jeremiasza rozdział 25 wersety od 31 do 38. I przejdzie chłopkarz do kończyn ziemi, bo się Pan rozpiera z tymi narodami, w sąd sam wchodzi ze wszelkiem ciałem, niezbożnych poda pod miecz, mówi Pan. Tak mówi Pan zastępów, oto udręczenie pójdzie z narodu do narodu, a wicher wielki powstanie od kończyn ziemi. I będą pobici od Pana czasu onego od końca ziemi aż do końca ziemi, nie będą ich płakać, ani zbierać, ani chować, będą jako gnój na polu. Narzekajcie pasterze i wołajcie, a walajcie się w popiele, wy najzacniejsi tej trzody, bo się wypełniły dni wasze, zabicia i rozproszenia waszego, i upadniecie jako naczynie drogie. I zginie ucieczka pasterzom, a ujście najzacniejszym tej trzody. Głos wołania pasterzy i narzekanie najzacniejszych tej trzody słychać będzie, bo Pan spustoszy pastwiska ich. I zagubione będą spokojne pastwiska dla zapalczywości gniewu pańskiego, który opuści jako lew jaskinie swoje, bo ziemia ich przyjdzie na spustoszenie dla zapalczywości i pustoszyciela. I dla popędliwości gniewu jego. Daniela rozdział 12, werset pierwszy, Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego, a będzie czasu uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu, tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud Twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. Ewangelia Mateusza rozdział 24, werset 35 Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Drugi Piotra rozdział 3, wersety 7, 10 i 12, lecz te niebiosa, które teraz są i Ziemia temże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Którzy oczekujecie i spieszycie się na przyjście dnia Bożego, w który niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Objawienie rozdział szósty wersety od 14 do siedemnastego, a niebo ustąpiło jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspy z miejsca się swego poruszyły, a królowie ziemi i książęta, i bogacze, i hetmani, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny pokryli się w jaskinie i w skały gór, i rzekli górom i skałom, Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego baranka, albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego, i któż się ostać może? Objawienie rozdział 20 werset 11 I widziałem stolicę wielką białą, i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo a miejsce im nie jest znalezione. Rozdział 21 Werset 1 Potememem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. Żydów Rozdział 12 Werset 28 Przetoż przyjmując Królestwo Niechwiające się, miejmy łaskę. Przez którą służymy przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwością. 1 Piotra rozdział 1 werset 15. Ale, jako ten, który was powołał, święty jest, i wy bądźcie świętymi we wszelkiem obcowaniu. 2 Piotra rozdział 3 werset 14. Przetoż najmilsi. Tego oczekując, starajcie się, Abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. Filipensów, rozdział drugi, werset 15. Abyście byli bez nagany i szczerymi dziadkami Bożymi, nienaganionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie. Pieśni. 196 171, 216. 310, 78, 125, 198. Wiersze Brzasku. 244. Dzień jego przygotowań. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5735. Pytania, jakie były doświadczenia tego tygodnia związane z myślą powyższego tekstu jak zostały przyjęte, jakie były ich wyniki. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.